Cześć, witam was na kanale Tylko Fotografia. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Jesteście na wakacjach w pięknym mieście, niech to będzie na przykład dubrownik, wykonujecie tam całą masę zdjęć. Po przyjeździe do domu chcecie oczywiście to wyedytować, no i okazuje się, że problem goni problem. Większość budynków wygląda jakby za chwilkę miały się zawalić. Są pochylone, perspektywa na każdym zdjęciu jest wypatrzona. Ok, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wyedytować tego typu zdjęcia w programie Lightroom. I ja wybrałem tutaj zdjęcie, które nie zostało wykonane w Browniku, ale tutaj w Katowicach, i główną zaletą tego zdjęcia jest to, że budynek, który jest w centrum, jest prostokątny, w związku z tym będzie mi bardzo łatwo wyjaśnić Wam, w jaki sposób wykonuje wszystkie edycje. Dobrze, także przejdźmy do konkretów. Na początek klikamy sobie na automatyczne dostosowanie ustawień, tylko po to, aby ocenić, czy to zdjęcie nadaje się do dalszej obróbki. Okej, okay. tu jest w miarę przyzwoicie. Nie będzie zbyt dużo obróbki, jeżeli chodzi o kolorystykę, ekspozycję i tego typu elementy. W związku z czym przechodzimy sobie do narzędzia, które poznaliście w poprzednim filmie, czyli do korekcji obiektywu i tutaj włączamy sobie obydwie opcje, czyli włączamy korekcję obiektywu oraz usuwamy aberrację chromatyczną. Chodzi o to, że prawdopodobnie robiliście zdjęcia architektury na dosyć szerokim kącie, między 10 a 35 mm, w związku z czym to narzędzie wyprostuje wam wszystkie linie tak, aby nie było żadnych Krzywizn. Chodzi oczywiście o usuwanie dystorsji beczkowatej oraz poduszkowej, chociaż w tym wypadku będzie to dystorsja beczkowata. Ok, przechodzimy teraz do głównego bohatera naszego krótkiego tutorialu, czyli narzędzia przekształć. Wykorzystujemy opcję z asystą, i użycie tego narzędzia w opcji z asystą polega na tym, aby tutaj poprowadzić dwie linie, które docelowo mają być. Równoległe, tutaj bardzo ważna uwaga. Ja te linie y, poprowadziłem w taki powiedzmy dosyć y, niechlujny sposób. Natomiast y, nie ma to generalnie żadnego znaczenia. Linie docelowo muszą być tak jak tutaj, równolegle. Natomiast jeżeli nieco przeciągniecie te punkty góra-dół, to tutaj również to delikatnie wpływa na samą perspektywę. Ale oczywiście, wszystko zależy od zdjęcia i od waszego gustu, od tego jak. Chcecie powiedzmy sobie, dopasować ten końcowy efekt. W każdym razie to delikatnie długość tych linii delikatnie również wpływa na samą, na samą tutaj perspektywę. I oczywiście jak możecie sobie zauważyć, zatwierdzimy to sobie klawiszem Enter i jak możecie zauważyć, teraz to zdjęcie należy wykadrować, ponieważ no niestety zdjęcie zdjęcia prostokątnego. Przekształcił nam się w coś, na kształt takiego trapezu. W związku z czym to zdjęcie w tym momencie będziemy kadrowali i obetniemy sobie ten taki dół. Tutaj widać, że jakieś resztki budowy czy coś tam się działo na dole, w związku z czym tego nie potrzebujemy. I od góry również nie potrzebujemy aż tyle przestrzeni, wystarczy nam tak, aby te chmury były bardzo fajnie widoczne. Dobrze, to skoro już mowa o chmurach, przejdziemy sobie teraz do edycji tych chmur, użyjemy do tego narzędzia. Maskowanie oraz wybierz niebo. Użyjmy opcji Wybierz niebo. Przez chwilkę program musi nad tym niebem popracować i zaznacza nam, wykonuje tutaj maskowanie tego nieba. Co musicie wiedzieć? Musicie wiedzieć to, że ja teraz tego nie będę absolutnie robił, ale te maski są zazwyczaj nałożone źle. W związku z czym należy tutaj te maski. Bardzo dopracować, jeżeli oczywiście Wam na tym zależy. Tutaj widzimy, że troszkę ta maska zachodzi na budynek, od góry też, ale tym na chwilę obecną nie będziemy się w ogóle przejmować. To możecie poprawić w każdym momencie. Dobrze, to spróbujmy sobie dostosować właśnie to nasze niebo. Ja proponuję nieco ściemnić, zrobić takie bardzo mocno deszczowe to niebo. Niech to będzie, powiedzmy, tutaj minus 1, no niech będzie 35, ok, to niebo już tak fajnie wygląda, jakby za chwilę miał zacząć padać deszcz. Następnie kontrast również tutaj nam się przyda. Ustawimy go sobie na powiedzmy to 26. Zobaczymy jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o odświetlenia. Ok, tutaj niech będzie to ustawione na 32. Powiedzmy, że słońce gdzieś tam jeszcze przebija się przez chmury i oświetla je z boku. Następnie cienie. Cienie sobie ustawimy powiedzmy na 30, co spowoduje... O przepraszam, tutaj na... 29, tak nie będzie. Co spowoduje, że te chmury również robią się nieco bardziej ciężkie. I kolejne to czernie. Już sobie ustawimy to wszystko na powiedzmy minus 15. Niech tak będzie. Ok. Niebo zaczyna wyglądać w miarę fajnie. Także wystarczy teraz dopasować nieco temperaturę. Generalnie chodzi o to. Tylko i wyłącznie, aby to niebo wyglądało bardziej naturalnie. Wydaje mi się, że chmury burzowe są bardziej takie e, ciepłe, jeżeli chodzi oczywiście, e, jeżeli mamy lato. Natomiast wszystko zależy tylko i wyłącznie od waszego gustu. Zamykamy to narzędzie i przechodzimy do dalszej obróbki. Tutaj pozostało nam usunięcie zamglenia. Ja praktycznie w każdym przypadku, jeżeli chodzi o zdjęcia robione w mieście, wykonuję to usuwanie zamglenia właśnie tylko po to. Aby no, dosłownie usunąć to zamglenie, ponieważ, jak wiecie, w mieście bardzo często króluje smog, a tutaj możemy troszkę stracić na tym. Ok, następna jest przejrzystość i przejrzystość sobie ustawimy na. Yy, powiedzmy, niech będzie na 15. Ok, tak wygląda to w miarę sensownie. I tutaj oczywiście widać już z boku tą niedokładnie dopasowaną maskę. Także przechodzimy teraz może do korekcji nieco ekspozycji, żeby ten budynek, o, tutaj, Ciut wyróżniał się na tle tego mocnego, mocno podbitego nieba, tego mocno ściemnionego nieba. OK. Tak wygląda to w miarę fajnie. I teraz pokażę Wam tutaj, co dalej należy zrobić z tym zdjęciem, ponieważ nie do końca ta perspektywa wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli. Tutaj możecie zauważyć, że e, boki budynku będzie boczne, lewa i prawa są równoległe. To się tutaj wszystko zgadza. Natomiast dach jest bardzo mocno pochylony w lewą stronę. Jeżeli popatrzymy sobie na budynki z boku, tutaj również widać, że one delikatnie uciekają w prawo, ale to jest powiedzmy jakaś taka odchyłka 1-2 Bardziej widać to może na tej latarni. Oczywiście po drugiej stronie również te budynki uciekają. Skąd to wynika? Wynika to z faktu, że nie stałem idealnie na wprost tego budynku, nie byłem idealnie w centrum, ponieważ musiałbym zdjęcia wykonywać powiedzmy z dachu NOSPRU lub użyć do tego celu drona. Oczywiście tutaj zdjęcia zostały wykonane z tego pomostu, który tu widzicie, także on jest mocno odchylony jakieś 70 metrów w prawo od osi optycznej budynku, od tej osi głównej. Budynku, tak? Czyli tutaj. Jak w jaki sposób poradzić sobie z tego typu zniekształceniem? Ja proponuję użyć do tego Photoshopa, ponieważ bardzo łatwo będzie nam to wykonać. Klikamy Edytuj w Adobe Photoshop. Otwiera nam się nasze zdjęcie w programie Photoshop. I teraz używamy edycji oraz wypatrzenia. Perspektywy. To narzędzie jest bardzo proste. Nieco powiększymy sobie nasz, nasze zdjęcie, nasz ten główny obiekt, nasz budynek, i mamy taką oto siatkę, którą należy tutaj e, rozciągnąć. I w tym momencie zaznaczamy dokładnie ten obszar, do którego chcemy tą naszą perspektywę dostosować. Ok, niech to będzie w taki sposób. Zatwierdzamy przyciskiem Enter. Teraz tutaj nam się pojawiła podpowiedź dotycząca kroku drugiego, ale Wam wszystko wyjaśnię, jak to działa. Użyjemy do tego linii pomocniczych. Właśnie główną zaletą używania tego narzędzia w Photoshopie są linie pomocnicze, których niestety Lightroom nie posiada. I teraz po prostu prostujemy ten nasz budynek. Wystarczy tylko, że ten punkt dociągniemy do tej linii. Tutaj ten też troszkę nam chyba spadł nieco niżej. Ok. I nasz budynek w tym momencie stał się idealnie prostokątny. Jeżeli chodzi o architekturę, tylko na przykład kościoły, jakieś stare budynki i tak dalej, możecie do tego celu użyć okna, ponieważ sam budynek jakiegoś starego kościoła może po prostu okazać się sam z siebie nierówny, ale okna zazwyczaj okazują się Prostokątne w miarę możliwości. Na przykład witraże będą miały góry zaokrąglenie, ale większość tego witrażu będzie w miarę możliwości prostokątna. Teraz nie będę kadrował w programie Photoshop. Kadrowania dokonam właśnie w Lightroomie. Wystarczy tylko, że zamkniemy, klikniemy, zapisz. I nasze poprawione zdjęcie otworzyło nam się w Lightroomie. Wystarczy teraz tylko i wyłącznie nieco skadrować. OK i nasze zdjęcie zostało już wyprostowane. Wygląda w miarę przyzwoicie. Nie jest to oczywiście żadne super zdjęcie tak jak zaznaczałem wcześniej. Chodzi tylko i wyłącznie o to że ten budynek jest bardzo fajny bardzo prostokątny w związku z czym wszystkie kroki mogłem wam bardzo fajnie wytłumaczyć. Tutaj oczywiście nie widzimy już y, żadnych korekcji y, ponieważ jest to kopia tego zdjęcia czyli zdjęcie jako tif, nie jako RAF. W momencie, w którym zapisujemy zdjęcie, które zostało wyedytowane w Photoshopie, utworzy nam się kopia tego zdjęcia w postaci pliku TIFF. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten tutorial wam się przyda do obróbki waszych wakacyjnych zdjęć. I ja oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.